Lustro dla wszystkich zakochanych. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na mojej wróżbie dzisiaj. Lustro. Oczywiście, kochani, zobaczmy aktualizację naszego lustra, naszego rozkładu, który tak lubicie. Co w Waszych myślach, uczuciach i zamiarach? Jak widzą Państwo, tutaj po stronie prawej jesteście Wy, czyli osoba pytająca. Natomiast niezależnie od płci, tak? Natomiast po stronie lewej jest osoba ukochana. Też niezależnie od płci. Niezależnie, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, czy po prostu konstelacja jest płci jednakowych, to nie ma znaczenia. Osoba pytająca, prawa strona, osoba ukochana, lewa strona. Będę zaczynała od Waszych myśli, potem uczucia i zamiary. Kochani, witam Was jeszcze raz i zapraszam oczywiście do komentowania, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Piszcie swoje historie, napiszcie i nieraz jedno słowo, wyślijcie mi smajlika, po prostu chodzi mi o naszą wymianę energii, żebyśmy czuli nawzajem swoją obecność. Ja oczywiście tutaj nagrywam filmiki, jestem dla Was, a Wy piszcie mi komentarze. Oczywiście również lajkujcie z kciuczkiem w górę moje filmiki dla rozwoju tego kanału. Jest to bardzo ważne tutaj dla technicznych danych, tak? I oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które odbywają się już dokładniej przez WhatsApp, Messenger lub Skype, tak jak sobie życzycie. I oczywiście one opierają się wtedy na Waszych datach urodzenia, urodzeniach, zdjęciach, osobistych pytaniach, problemach. Także zapraszam Was na wróżby indywidualne, kochani. Zobaczmy, co u Was, jeśli macie jakieś problemy, czy nie wiecie, jaką podjąć decyzję, napiszcie mi e-maila, a ja podam Wam warunki takich wróżb. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam. Dobrze, i teraz, kochani, już zacznijmy naszą wróżbę. Wasze myśli, osoba pytająca. Wy chcielibyście zacząć nowy rozdział, nowy początek. Stoi tutaj w Waszej jakby głowie, tak? Czyli nowa szansa, nowy początek, czy uleczenie wszelkich spraw i być może nowa historia miłosna, nowy rozdział miłosny, nowe story miłosne. Wy jesteście pełne być może nadziei, że wszystko się ulepszy, czy polepszy, czy uleczy i że wszystko chcielibyście, by poszło pozytywnie, dobrze, tak? Także tutaj Wy chcecie tej szansy. Wszystko jedno, czy to nowa relacja, czy stara relacja, czy powrót relacji. Chcecie jakiejś nowej szans, nowego rozdziału historii miłosnej. Wasza osoba ukochana chciałaby również głębszego uczucia, ale ma dużo lęków, ponieważ musiałaby jeszcze chyba posprzątać swoje być może sprawy z przeszłości, swoje jakieś problemy, być może z ex, z innymi związkami, być może ma tej lęki, frustracji, jakieś zahamowania, ale chciałaby też spełnienia marzeń, jakiejś relacji, która by się opierała na głębszych uczuciach, emocjach. Tylko że ma równocześnie tutaj lęki, jakąś frustrację też, tak? Być może przeżyła jakieś już, no nie wiem, problematyczne związki, jakiś zawód miłosny, czy ma jakieś jeszcze tutaj spory, kłótnie z ex i tak dalej. I tutaj no, są jakieś stany takie frustracyjno-lękowe, powiedzmy. Także uwaga również, żeby się na spotkaniu, na przykład przy rozmowie, nie pokłócić, nie prowokować,
ponieważ to jest jakaś nerwowość. No, oczywiście, jeśli mieliście jakiś kryzys, jakąś kłótnię, sprzeczkę, ciche dni i tak dalej, to ta osoba tutaj jest tym sfrustrowana i myśli, że to należy posprzątać, tak? Wyjaśnić. I by nastało właśnie nowe tutaj słońce, czyli nowa szansa. Dobrze, teraz zejdźmy do Waszych uczuć. Osoba pytająca, Wasze uczucia to, no, jesteście troszeczkę na rozdrożu, nie wiecie, co zrobić, nie wiecie, w którą stronę podążyć, nie wiecie, jak się zdecydować, jaką podjąć decyzję, jesteście jeszcze niepewne, jak to się rozwinie, czy pójdzie w lewo, czy pójdzie w prawo, czy w te, czy we w te, czy po prostu tutaj ryzykować, ale otworzycie się na tą Waszą osobę ukochaną i na nowe perspektywy. Chcecie otworzyć serce, chcecie otworzyć siebie, chcecie otworzyć się na tą relację, na ten związek, na nową szansę. Chcecie się zdecydować, pomimo to, że jesteście jeszcze niepewne, rozmyślacie i być może brakuje Wam pewności, co z tego wyjdzie. Emocjonalnie tutaj macie jakąś rozterkę, ale chcecie się otworzyć na emocje z tą Waszą osobą kochaną. Wasza osoba ukochana jest jakaś nieufna. Być może będzie coś ukrywała, coś przed Wami tu chowała, nie mówiła o swoich sprawach, o swoich uczuciach, swoich planach, emocjach. Być może będzie grała tutaj troszeczkę na dwa fronty. Być może jest nieufna, nieszczera. Być może coś zagrywa, jeśli chodzi o spotkanie. O spotkanie Wasze, o randkę. Chcecie się być może spotkać. Znaczy ta osoba na pewno w sercu ma teraz emocjonalne takie jakby myśli czy uczucia o Waszym spotkaniu, ale na tym spotkaniu nie będzie jakiejś szczerości lub będzie dużo nieufności. Być może ta osoba będzie grać kogoś innego, kim nie jest, być może będzie udawać, być może będzie fałszywie coś zagrywać. Także uwaga, oczy szeroko otwarte, patrzeć, obserwować, co się wydarzy na następnym spotkaniu. Wasze plany. Wasze plany to tutaj wiadomości, spotkanie, pomosty, które mają Was połączyć, czyli spotkanie, komunikacja i to szybka. Już jakaś podróż, być może ktoś do kogoś przyjedzie, być może przyjdzie zaraz jakaś wiadomość ważna o spotkaniu. Czyli tutaj tematem w Waszych planach i zamiarach jest podróż, nie wiem, spotkanie, podróż na randkę, szybka komunikacja, no ale również macie lęki. Lęki, blokady, boicie się, być może macie negatywne myśli, które tutaj mogą ewentualnie to spotkanie popsuć. Szczury mówią oczywiście też o pasożytach, o stratach. Być może na tym spotkaniu będą jakieś, no tutaj, czy po tym spotkaniu będą jakieś straty lub również chciałam zaznaczyć, że może to spotkanie przez jakieś osoby trzecie lub przez jakieś właśnie bardzo intensywne lęki nie dojdzie do skutku, ponieważ tutaj ktoś się albo wtrąci, albo po prostu lęki, obiekcje będą tak duże, albo nieszczerość, ponieważ szczury mówią też o negatywnych myślach, lękach ogromnych. Także tutaj uwaga u Was, osoby pytające, żeby te lęki nie były za duże. Uważaj osoby ukochanej. Myśli ta osoba o Was. Wy jesteście tutaj w tym momencie jako osoba pytająca. Widzicie te same karty? Czyli myśli ta osoba o Was, że być może tutaj odwracacie się od emocji, uczuć, tak? Że na razie nie jesteście jeszcze otwarte na uczucia, na emocje i ta osoba w zamiarach, w planach chce się spotkać, chce się kontaktować, chce mieć tutaj z Wami kontakt. Także tutaj też pomosty, spotkanie, no jakieś wiadomości, wymiana wiadomości, żywa komunikacja, to znaczy aktywna chciałam powiedzieć komunikacja. Teraz, kochani, zobaczmy karty Tarota po środku. Co Was łączy? Co Was wspólnego łączy? Karta Tarota pokazuje to, co Was łączy tutaj. To karta czterech
monet. Liczba 4 w numerologii to liczba stabilności. Stabilności, czyli łączy Was to, że chcecie czegoś stabilnego. Stabilnego, czy chcecie zbudować tak jak cztery ściany, może dom, może rodzinę, może jakieś długotrwałe, stabilne partnerstwo. Chcecie również finansowo, być może stabilność osiągnąć razem. Cztery monety to, że chcecie po prostu jakiś wartościowy związek tutaj założyć, ale również być może jakieś materialistyczne skąpstwo. Być może też każdy z Was, no jeśli jesteście singlami, to każdy trzyma się kurczowo swoich wartości, tego co ma, tego co się dorobił, tego co posiada, swoich jakichś racji, swoich, nie wiem, swoich przeszłości, tak? I trudno jest puścić to z rąk. Tak jak widzicie, tutaj trzyma jakby się kurczowo, zamyka to, co ma, to, co posiada, to, co osiągnęła w swoich ramionach i nie chce puścić. Z drugiej strony, to oczywiście to była tylko taka wzmianka, być może negatywna część tej karty, natomiast w dobrym znaczeniu tej karty na pewno to, co Was łączy, to jest to, że szukacie czegoś stabilnego i nie chcecie, jak znajdziecie to, jak to uda Wam się znaleźć i rozwinąć, to nie będziecie chcieli wypuścić tego, ponieważ jest to dla Was ważne, by stabilność po prostu tutaj w tym związku istniała. Natomiast w przełożeniu kart Tarota mamy dwie buławy. Dwie buławy, to co Was łączy, to musicie się zdecydować, podjąć decyzję, czy chcecie rozwijać Waszą relację, Waszą znajomość, czy chcecie się spotkać, czy chcecie pójść dalej, czy chcecie być razem, czy nie. Czyli tutaj podjęcie decyzji. Podjęcie decyzji, dwójka buław. Oczywiście buławy to aktywna, energiczna karta i energicznie i aktywnie podejmować należałoby również decyzję, dokonać wyboru i zadecydować, czy chcecie się spotkać, czy chcecie być razem, czy chcecie kontynuować tą relację. Także takie tutaj wyszły, kochani, konstelacje kart. Natomiast teraz przyjrzyjmy się dwóm odbiciom lustrzanym. Mamy tutaj karty, które się powtarzają, które chcą coś bardzo silnie zaakcentuować, znaczy zaakcentować, przepraszam po polsku, zaakcentować na przykład karta mostów, karta pomostów. Karta pomostów to jest ta karta, która się rzeczywiście u Was po dwóch stronach lustra powtarza. Karta pomostów mówi o tym, że będziecie mieli komunikację, będziecie się spotykać, chcecie się spotkać, myślicie o spotkaniu. Te mosty oczywiście mają Was połączyć, tak? Połączyć też Wasze serca, Wasze dusze, by stać się, no nie wiem, jakąś piękną, być może relacją, jednością i tak dalej. Także tutaj te pomosty jakby z dwóch stron idziecie do siebie, tak? Zmierzacie do siebie, zmierzacie na spotkanie, chcecie się spotkać. No piękne konstelacje kart, które mówią na pewno o spotkaniu, o chęci spotkania, chęci komunikacji, chęci połączenia i wiadomościach. I to szybkim tempie podróży do, czyli jazdy, tak, do spotkania. Uczucia. Również uczucia. Osoba myśli, że Wy się być może odwracacie od uczuć, czy nie chcecie uczuć. Tutaj też dwie karty, które mają troszeczkę negatywne znaczenie, to maski i szczury. Czyli po stronie osoby ukochanej maski mówią o tym, że trzeba uważać, czy on będzie po prostu sobą, czy będzie autentyczny na spotkaniu, na randce, czy będzie mówił, patrzył, zachowywał się autentycznie, czy będzie coś grał, czy będzie jakiś fałsz wyczuwalny, czy po prostu pokaże swoje, no, prawdziwe oblicze, tak? Trzeba to zaobserwować. Natomiast u Was osoba ukochana, szczury mówią o lękach, o niepewności, a być może nawet o jakichś stratach po tym lub podczas lub przed tym spotkaniem. Więc myślę, że tutaj jest przede wszystkim lęk wyczuwalny, czy to wszystko tutaj się
ziści, czy ta relacja się rozwinie, czy będzie dobrze. Także taka, kochani, wróżba na dziś. Zobaczmy jeszcze orakel miłosny. Co jest ważne dla tej relacji? 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 Ok. Let go of control users. Ok, czyli zostaw nadmierną kontrolę. Puść jakby kontrolę, tak? Puść kontrolę, nie kontroluj wszystkiego. I allow this situation to unfold naturally. Ok, czyli pozwól tej sytuacji rozwijać się naturalnie i nie kontroluj wszystkiego, czyli nie bądź taka właśnie nadmiernie kontrolująca. Puść wszystko, pozwól się wszystkiemu samemu rozwijać, samemu tutaj realizować. Czyli być może to właśnie ta Twoja nadmierna kontrol jest związana z tymi szczurami, z lękami, z kontrolowaniem, właśnie być może z jakimiś negatywnymi myślami, które mogą doprowadzić oczywiście do straty w takiej relacji. Więc uwaga na kontrolę nadmierną, na zazdrość, na jakieś lęki, na blokady. Puśćcie to, ponieważ są to niskie, negatywne wibracje. Puśćcie to do wszechświata, oddajcie to, oczyśćcie i otwórzcie się pozytywnie na tą relację. Wszystkiego najpiękniejszego Wam życzę podczas tej randki, spotkania z Waszą kochaną osobą, ponieważ mamy tutaj temat tego lustra, spotkanie, randka, otwarcie się na drugą osobę. Czyli pięknego, romantycznego czasu. Życzę Wam, jak również sobie. Pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.